Dawid Gieudon, Zirael, czyli trzy fragmenty z zaginionego zbioru opowiadań gwiezdnego nawigatora Dafydda ap Gwilyma. Dla tej, której już nie ma. Pamięci Malarosy. I dla tej, która jest. Dla Natalii. Ciri pod koniec opowieści jest białą kartą, którą można zapisać. Co do tego, czym i jak zapisana będzie ta karta, czytelnika pozostawiam w nieświadomości i niewiedzy, by musiał się zastanawiać. Andrzej Sapkowski. Fragment drugi. Drzwi. Nie znałam cię. Kiedy przybyłam do twojego świata pierwszy raz, miało to być jedynie odwiedzenie miejsca zbrodni. Kolejnego zresztą. Śmierć źródła jest nieodwracalna. Nie można się cofnąć i temu zapobiec. Znika ono ze wszystkich czasów i miejsc na zawsze. Tak brzmiała lekcja. Twoja aura nie znikła jednak. Nie zabrali twojej mocy. Dlaczego? Ten potwór, który doprowadził cię do samobójstwa, nie wiedział, jak wielka ona była? Ktoś go powstrzymał? Czy najzwyczajniej w świecie spieprzył robotę? Jedno było pewne. Nie wykonał zadania. Ty zostałaś. Za każdym razem, jak tu wracam, czuję twoją obecność. W mętnej, szarej toni jeziora, w otaczającym ją lesie, pośród drzew rzucających cienie. A wśród nich i twój, spleciony ze światła i mroku, związany z tym miejscem już na zawsze. We wszystkich czasach. Tak bardzo chciałabym zrozumieć smutek i ból, nadzieję i miłość, która cię wypełnia. Poznać sens całego twojego cierpienia. Boję się, wiesz? Przepełniona strachem stoję tu, na tej skarpie, między światłem a ciemnością. Wciąż walczę. Pomóż mi, proszę. Oni zaraz tu będą. Wierzchołki sosen zapłonęły niczym pochodnie od blasku wschodzącego ognistą czerwienią słońca. Na powierzchni jeziora zagrały języki promieni, rozświetlając ją całą. Ciri poczuła ciepło na policzku, rozgrzewające ciepło poranka. Wzdrygnęła się mimowolnie, otwierając lewą dłoń. Usłyszała głuchy stuk, jakby jęk upuszczonej rzeczy, która potoczyła się po skąpanym jeszcze w mroku trawiastym gruncie. W prawej dłoni trzymała mocno jaskółkę. Szybkim ruchem otarła klingę o wierzch spodni i wsadziła ją do pochwy na plecach. Co z nim, Rota? Spytała. Walkiria oderwała wzrok od Ichuara Kwaksa. Była blada, bardzo blada, a jej czarne włosy jeszcze tę bladość podkreślały. Oczy, dwa rozżarzone do białości węgle, płonęły jej gwiezdnym blaskiem. Bała się. Ciri to czuła. No, nie wiem, Zirael. Odpowiedziała powoli. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Mocno go poranili. Udało mi się wprawdzie zatamować krwawienie, ale stracił mnóstwo krwi. Poza tym nie jestem pewna, czy moja moc tu wystarczy. Te rany są bardzo głębokie, zadane z ogromną precyzją. Trzeba go zabrać do Eir. Być może ona będzie w stanie mu pomóc. W blasku świtu, siedząc na wyglądającym jak kropla rtęci ogromnym płaskim kamieniu narzutowym, strzymanym na kolanach remem, Rota przypominała Ciri posąg, wykutą w marmurze rzeźbę, którą widziała dawno temu w pewnej świątyni. Przedstawiała ona matkę trzymającą bezwładne ciało syna wsparte na jej kolanach. Jak tłumaczył jej zamieszkujący tę świątynię kapłan, bardzo młody wygląd kobiety, kontrastujący z dojrzałym wiekiem spoczywającego w jej ramionach mężczyzny, był celowym zabiegiem artysty. Mężczyzna ten miał być bowiem, twierdził kapłan, wybrańcem wcielonym i zrodzonym z ludzkiej niewiasty Bogiem, twórcą całej ludzkości. Dlatego, będąc matką, kobieta ta była jednocześnie jego córką.
córką własnego syna. Dla Ciri była to dość zawiła i dziwna koncepcja, której do końca pojąć nie mogła. Rzeźba robiła jednak ogromne wrażenie i według niej to dzieło ludzkich rąk swobodnie konkurować mogło z posągami Stirnalia. Pełna kontrastów kompozycja odznaczała się wyjątkową harmonią, łącząc dramat sytuacji szczegółowo i dynamicznie przedstawionych postaci z niewzruszonym spokojem i powagą oblicza matki patrzącej na martwego syna. I tym właśnie ostatnim szczegółem rzeźba różniła się od Roty. Ścigają nas? Spytała pozornie bez emocji. Niestety tak. To tylko kwestia czasu, jak się tutaj zjawią. Obawiam się, że może to nastąpić w każdej chwili. Nie zdołamy im uciec, Roto. Nie zdołamy się ukryć w żadnym czasie i miejscu. Nie z rannym ich harakłaksem. Nie potem. Ciri spojrzała na zakrwawioną lewą dłoń. Nie po tym, co im zrobiłaś. Dokończyła Rota. Widziałam to. Powiedz mi, jakim cudem, Zirael? Jakim cudem poruszałaś się tak szybko? Skąd wzięłaś tę moc? Nigdy wcześniej tak nie walczyłaś. Naprawdę nie wiem. Ręka wciąż jej drżała. Krew strumieniami zaschniętej lawy oblepiła przedramię. Objęła mackami tatuaż, którego czarno-srebrzysta siatka lśniła w promieniach słońca. Krew. Pomyślała. Ale nie moja. Staram się to wciąż zrozumieć, Roto. To, kim jestem. Od 5 lat błąkam się po światach w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie. Klucz, który mi dano, miał umożliwić mi poznanie siebie oraz rozwinąć moje możliwości. I rzeczywiście robi to. Otwiera przede mną kolejne drzwi. Czuję się jednak ciągle jak małe dziecko stojące na palcach i próbujące nacisnąć klamkę, za każdym razem zaskoczone faktem, że się udało. Niezmiennie odnoszę wrażenie, że pcha mnie do przodu jedynie czysty przypadek. No to prawda. To tylko przypadek. Odgłos rzężenia i kasłania dobiegał z poziomu gruntu, spod wysokiej kępy traw, w której to cieniu leżała głowa. Zwrócona profilem ku ziemi, łypała na nią okiem pełnym nienawiści. Szklistym spojrzeniem gasnącego życia. Złowrogi grymas twarzy podkreślała krew spływająca z kącika ust, barwiąc na czerwono zieleń murawy. Ale szczęście wkrótce cię opuści. Przemówiła ponownie głowa. Zapamiętaj dobrze moje słowa, mieszańcu. Wyryj je sobie w pamięci. Walczyliśmy już z lepszymi od ciebie. Nie powstrzymasz nas. Rozumiesz? Jesteś nic nieznaczącym robakiem, którego zgnieciemy. Moi bracia mnie pomszczą. Gdy ujrzysz ich gniew, poznasz, co to prawdziwy strach. Czujesz to, prawda? Oni już nadchodzą. Twoja moc ci w niczym nie pomoże. Na nic się zdadzą twoje sztuczki, Kundlu. Zginiesz! Przez moment jeszcze głowa poruszała niemo ustami, łapiąc powietrze jak ryba wyrzucona na brzeg. Ciri przyglądała się temu w milczeniu, aż oblicze Afara w końcu znieruchomiało. Tamiel. Rota powoli wypowiadała słowa, wpatrzona w martwą Fizys. Najmłodszy i najokrutniejszy z całej grupy włamywaczy. 3-osobowych oddziałów polujących na twoje źródła, Zirael. Nie na źródła. Odpowiedziała Ciri. Oni szukają wybrańców, istot od źródeł znacznie potężniejszych. Podobno. Sama nie wiem, czy to rzeczywiście prawda. Nie spotkałam żadnego do tej pory. Są oni dla mnie zupełną enigmą. Sądzę, że w pewnym sensie dla Ihara Kłaksa również. Fakt, że szukają ich trójkami, musi o czymś świadczyć. Z pewnością. Mieliśmy jednak ogromne szczęście, trafiając jedynie na jednego włamywacza. Walka z całą trójką oznaczałaby dla nas pewną śmierć. Walka z jednym mogłaby już się dla nas tak zakończyć.
Rota spojrzała na trzymanego w ramionach nieprzytomnego Rema. Gdyby nie jego poświęcenie i twoje nagłe przebudzenie mocy. Tamiela zgubiła przede wszystkim jego pewność siebie i pycha, Roto. Zamiast próbować samemu załatwić nas od razu, chciał się z nami pobawić, poznęcać się za pomocą swoich demonów. Zapomniał o jednej ważnej rzeczy. Walka to nie zabawa, gdy wchodzi w grę czyjeś życie. Zawsze może się zdarzyć coś niespodziewanego. Coś, co... Urwała. Poczuła nagły podmuch wiatru na twarzy. Jednocześnie grunt pod jej nogami zaczął delikatnie wibrować. Spojrzała na środek jeziora, którego lustro zaczęło falować, uderzając spienioną wodą o zarośnięty brzeg. Powietrze nad nim zgęstniało, przyjmując formę nieregularnej, przezroczystej kuli. Rozszerzając się, to znów zapadając w sobie, kula ta przypominała Ciri próbę nadmuchania przez kogoś wielkiego balona. W jej obrębie perspektywa i kształty załamywały się, przybierając dziwaczne formy, jak w krzywym zwierciadle. Towarzyszyły temu trzaski i zgrzyty, metaliczne jęki otwieranych drzwi. Zirael! Włamują się. Kulista przestrzeń zaczęła pękać. Powstała na niej siatka rys, tworzyła misternie utkaną pajęczynę. Zawieszona nad wodą, pulsowała rytmicznie. Coś jest nie tak. Stwierdziła Ciri po dłuższej chwili wpatrywania się. Próbują, ale nie mogą się przebić. Dlaczego? Jakby ktoś nie chciał ich wpuścić. Zaraz! Co się stało? Spytała Rota. Ciri obróciła się wokół. Moda, to ty, prawda? Do kogo ty mówisz? Zdziwiła się wojowniczka. Źródło. Mieszkająca tu kiedyś dziewczyna. Zamordowana. Myślę, że to ona w jakiś sposób ich blokuje, choć to niemożliwe. Żadne źródło nie ma takiej mocy. Tym bardziej martwe. Rota wstała, kładąc rannego Rema na kamieniu. To musi być coś innego. Nie, to z pewnością ona. Spójrz! Ciri skierowała palec ku górze, prosto w niebo, na którym jaśniała, opromieniona wschodzącym słońcem, zielono-purpurowo-niebieska kurtyna. Tworzące ją strzeliste, trójkolorowe promienie przypominały piszczałki organów. I jak one zdawały się drgać i wydawać dźwięki, tworzyć muzykę. Aurora Borealis, szepnęła Rota. Obejmująca cały nieboskłon płonąca zorza nagle zwinęła się w wielki rulon i wyciągnęła swoje promienie w stronę ziemi, uderzając w nią silnie. Gdy wstrząs minął, ujrzały wibrujący, mieniący się kolorami smukły, ognisty walec. Wznosząc się ku niebu, zdawał się nie mieć końca. Wygląda podobnie jak nasz tęczowy most, stwierdziła wojowniczka. Jak Bifrost, tylko jest o wiele większy. Ciri widok ten przywodził na myśl Tor Zirael, wieżę jaskółki, do której kiedyś weszła. W jej oknach również migotał wtedy ten sam ogień, a w zębatych krenelarzach szczytu płonęła ta sama Aurora Borealis. Lecz w przeciwieństwie do Tor Zirael, ta bezkresna wieża cała zalana była wielobarwnym blaskiem zorzy. Ale to nie jest typowa brama światów, powiedziała. To są... Spojrzała na swój czarno-srebrzysty tatuaż. Była już pewna. Cholera! Krzyknęła. To są drzwi! Jakie drzwi? Spytała Rota. Do Empireum. Co? Chyba żartujesz. Zaśmiała się Walkiria. Przecież Empireum to bajka. Tego w ogóle nie ma. Jest. Pomyślała Ciri. Tylko jakim cudem, Moda? Ty nie jesteś źródłem, lecz wybrańcem. Prawda? Tak, jaskółko. Jestem nim. Usłyszała głos w głowie. Cieszę się, że znów do mnie przybyłaś porozmawiać. Choć muszę przyznać, że do tej pory te nasze rozmowy to był... Patrząc z twojej perspektywy, jedynie monolog. Ale słuchałam ciebie, jaskółko. Zawsze uważnie. I starałam ci się to okazać za każdym razem. Wiem. Czułam to, Modo. Strach towarzyszył mi od chwili narodzin na tym świecie. A wraz z nim przyszedł i on. Ten
Potwór polujący na źródła i zagnieździł się we mnie, niszcząc mi ciało i umysł. Zatruwał mą duszę i myśli. Nazwałam go człowiekiem ze srebrną harmoniką, na dźwięk do której przyzywał swój legion sączący we mnie rozpacz. Byłam sama, mimo kochającej mnie rodziny. Samotność stała się moim światem. Bańką połykającą własne ścianki. Siedząc w niej, nie miałam już kontroli nad procesem myślenia. Musiałam to przerwać, uwolnić się od niego i jego legionu demonów. Zabijając się? Spytała Ciri, wpatrzona na wciąż powiększające się rysy przestrzeni nad jeziorem. Tylko w ten sposób mogłam spróbować go pokonać. To była bardzo trudna dla mnie decyzja, bo oprócz dręczącego mnie bólu i cierpienia, ja również kochałam jaskółko. Ale on zaatakował za wcześnie. Byłam zupełnie nieprzygotowanym, bezbronnym dzieckiem. Nie miałam wyjścia. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam za życia tutaj, to widok drzewa i jego konarów znajdujących się w cichym bezruchu. Sama pokonałaś legion demonów. Niebywałe. Ale bez konsekwencji się nie obyło. Zaskoczyłam ich. Nie potrafili zapanować nad moją mocą. Walka trwała ułamek sekundy. Lecz dla mnie to była wieczność. Unicestwiłam wszystkich. Efektem ubocznym mojego czynu była jednak częściowa moja anihilacja. Reszta mnie została rozdarta i rozproszona. Jestem teraz tylko cieniem. A jednak nadal jesteś w stanie otworzyć drzwi i jednocześnie blokować wejście do tego świata. Nie na długo, niestety. Musisz się śpieszyć, jaskółko. Oni zaraz się przebiją. Z jaśniejących pęknięć nad lustrem wody wyłoniła się ręka w kolorze popiołu. Dzierżąc miecz w zaczerwienionej jak żar dłoni, próbowała nim poszerzyć szczelinę. Do uszu Ciri, oprócz nasilającego się metalicznego trzasku, dochodził groźny, mrożący krew w żyłach pomruk. Idziemy po siebie. Nie zostawię tu Roty i Harakłaksa na ich pastwę. Powiedziała. Nie obawiaj się. Zasłonię ich przed nimi. Musisz tylko skupić na sobie ich uwagę. To nie powinno być trudne, ale... Będziesz wiedziała, co robić, jaskółko. Przygotuj się. Irael, słyszysz mnie? Zirel! Ciri poczuła szarpnięcie. Odwróciła się. Z bliska Rota wydawała się jeszcze bledsza. Teraz dopiero zauważyła krople potu na jej twarzy, jej suche i popękane wargi. Efekt leczenia Rema. Walkiria była zupełnie wyczerpana. Musimy uciekać! Powiedziała wojowniczka. Lub chociaż spróbować uciec! Posłuchaj mnie i zrób dokładnie to, co mówię. Odpowiedziała Ciri. Ściągnij Harakłaksa z głazu i schowajcie się za nim oboje. Ale... Moda was zasłoni. Nie zobaczą was. Zrób to, o co cię proszę. Nie pozwolę, żebyś sama z nimi walczyła, Zirael. Ani ty, ani Harakłaks nie jesteście w stanie mi pomóc. Spróbuję ich wyciągnąć z tego świata za pomocą drzwi. Jeśli się uda, wrócę po was później. Dopadną cię i zabiją. Wiesz przecież o tym. Być może, ale nie mam innego wyjścia. Idź. Proszę, oni za moment tu wejdą. Dobrze, jeśli tego chcesz. Walkiria delikatnie chwyciła dłoń Ciri, uścisnęła. Chciałabym cię jednak jeszcze kiedyś zobaczyć. Ja ciebie też, Roto.
To głupi pomysł. Pomyślała Ciri, sięgając dłonią w kępę traw. Gdy ją uniosła, trzymała w niej sprężynującą na długich, jasnych lokach głowę Tamiela. Wyglądała ona niczym polerowana w pumeksie marmurowa rzeźba o szlachetnych rysach i pełnym powagi obliczu wzbudzającym u obserwatora respekt. Efekt majestatyczności psuł jednak wywieszony, siny, spuchnięty język Denata. Ciri skrzywiła się. Nie, to zdecydowanie głupi pomysł. Od drzwi oddzielał ją dystans ponad 100 kroków. Dużo. Nie była pewna, czy zdąży w ogóle do nich dojść. W miejscu, gdzie przed chwilą był jeszcze głaz z leżącym na nim ich warakłaksem, szumiała jedynie trawa. Ciri wpatrywała się w nią intensywnie, marszcząc przy tym brwi, ale nie mogła przebić się przez iluzję. Pytanie brzmiało, czy jest ona wystarczająco silna, by zmylić włamywaczy? Obawiała się, że nie. Spojrzała na jezioro. Bańka pękała, a wystające z niej ramię cięło mieczem przestrzeń. Jeszcze moment, pomyślała. Usłyszała huk i nagle cała rzeczywistość nad jeziorem rozsypała się na tysiące odłamków, ukazując czarną otchłań, z której wyłoniło się 2 afarów. Ich skóra miała barwę ciemnego popiołu, przechodząc w połowie przedramion i na dłoniach w ognistą czerwień. Twarze przypominały szare, pośmiertne maski, w których to znajdowały się szklisto-błyszczące, onyksowe gałki oczne. Tamiel, jak każdy afar, również mógł przybrać taką postać. Ciri o tym wiedziała. Wiedziała również, że wtedy walka z nim zakończyłaby się zapewne zupełnie inaczej. Unosili się nad lustrem wody z mieczami w dłoniach. Obaj odziani byli w sięgające bioder pancerze nałożone na krótką tunikę i pikowany kaftan. Bogato zdobione, zapinane były na ramionach szerokimi, skórzanymi pasami. Spod pancerzy, na dole i na ramionach wystawał kilkuwarstwowy pteryges. Z tyłu, za każdym z nich, powiewał karmazynowy paludamentum, rodzaj wełnianego płaszcza. Ciri słyszała pogłoski, że zarówno płaszcz, jak i pteryges, zwany również piórami, nie pełniły jedynie funkcji ozdobno-ochronnej, miały umożliwiać latanie, co w przypadku afarów było o tyle istotne, gdyż podobno ta umiejętność była u nich w znacznej mierze ograniczona. Ciri wyciągnęła przed siebie rękę z odciętą głową Tamiela, tak by mogli ją od razu dostrzec. Witajcie, chłopaki. Powiedziała uśmiechając się i jednocześnie modląc się w duchu, by nie dostrzegli Walkirii, Rema i jej drżącej ręki. Obaj przestali lustrować okolice i skupili swoje spojrzenia na niej. Stali w powietrzu jak wryci. Obcięta głowa brata zdawała się nie robić na nich żadnego wrażenia. Obawiała się tego. No to sobie chyba nie porozmawiamy, pomyślała. To ona, Veriel. Usłyszała. Mieszaniec, odpowiedział drugi afar. Kontynuujemy? Tak, Tiril. Pozostała dwójka zaczeka. Tylko uważaj. Ciri zauważyła, jak nieznacznie zmieniają pozycję, szykując się do uderzenia. Mimo wszystko, ona wciąż... Tamtą chumo jest. Dokończył Veriel i wystrzelił w jej kierunku, unosząc brzeszczot. Tuż za nim podążył Tiril. Ciri sięgnęła po miecz, zanim jeszcze afarowie zakończyli swój ożywiony dialog. Mimo to w momencie, gdy Veriel dotknął stopą owiniętą do połowy łydki kaligą skarpy, na której stała, ostrze jaskółki zdążyło ledwo co opuścić pochwę. Afar od razu, przerzucając cały ciężar ciała na lewą nogę, ciął błyskawicznie szerokim łukiem od góry do dołu. Odskoczyła do tyłu, czując muśnięcie jego miecza na ubraniu, jednocześnie robiąc wymach lewą ręką. Wyrzucona jak z procy głowa Tamiela uderzyła Veriela prosto w skroń i szerokim łukiem wpadła do jeziora. Afar zachwiał się.
Ciri nie widziała tego. Gdy uwolniła rękę od trzymanego ciężaru, natychmiast spadł na nią drugi cios. Tyril uderzył z lewej. Rzut głową pozwolił wykonać jej jednocześnie szybki półobrót i unik. Znalazła się przy jego prawym ramieniu, a farciął na odlew skośnie. Trzymając wysoko miecz ostrzem skierowanym ku dołowi, przerzuciła natychmiast lewą nogę w prawo, a prawą trawersem na zewnątrz. Uderzenie Tyrila przyjęła na środek klingi. Utrzymała, a następnie pozwoliła, by jego miecz ześliznął się po brzeszczocie ku ziemi. Mogła spróbować zaatakować, uderzyć od góry pod skosem w głowę lub ramię. Wiedziała jednak, że nie zdąży. Wykonała piruet, cudem unikając pchnięcia Veriela mierzonego w jej plecy. Zatrzymała się, przyjmując pozycję strażniczki. Wysunięta do przodu lewa noga, cofnięta prawa i ręka trzymająca miecz, uniesiona wysoko za głową, z ostrzem wysuniętym przed nią. Z tej pozycji Ciri mogła wykonać wszystkie 7 ciosów mieczem, jak i osłonić się przed wszystkimi uderzeniami. Umożliwiała ona wyprowadzenie bardzo silnych i szybkich ataków przełamujących zasłony. To wszystko podczas walki z Afarami to była oczywiście tylko teoria. Tyril i Veriel skoczyli ku niej, unosząc się nad ziemią. Trzymając rękojeści na wysokości bioder, ciągnęli za sobą głownie niczym żelazne ogony. I nagle zniknęli. Założyła, że najlepiej i najłatwiej będzie im wyprowadzić silne uderzenie z góry. Obracając rękę wokół głowy, wykonała szeroki łuk mieczem. Chciała zbić oba ataki jednocześnie. Trafiła tylko w jeden, w środek miecza Tyrila, który zmaterializował się wraz z właścicielem. Pomyślała, że to już koniec. Nie! Krzyknęła. Oczy zapłonęły jej jasnym blaskiem. Natychmiast przerzuciła ciężar ciała na prawą nogę i krzyżując wciąż miecze z wrzeszczotem Afara, obróciła się do tyłu i w prawo, wyciągając do góry lewą rękę. Atak mierzony w jej szyję trafił ją w środek przedramienia i zatrzymał się na nim. Veriel również się zmaterializował. Patrzył na jej rękę. Na płonący na niej niebiesko-białym blaskiem tatuaż. Jego szara, spopielona twarz i oneksowe oczy wyrażały bezbrzeżne zdziwienie. Odepchnęła przed ramieniem i jaskółką miecze Tyrila i Veriela i piruetem wydostała się z pomiędzy nich. Stanęła naprzeciw Afarom. Obaj patrzyli na jej lewą rękę, zdając się nie zwracać na nic innego uwagi. Ciri czuła, jak coś mokrego spływa po zewnętrznej części przedramienia, dłoni i małym palcu, kapiąc na ziemię. Dziwne, ale nie boli. Pomyślała. No, może trochę. To niemożliwe, powiedział Tyril. Jakim cudem ona to zrobiła, Veriel? Afar zacisnął rękę na rękojeści miecza. Zdumienie na jego twarzy zastąpił gniew i wściekłość. Przestań! Warknął. Widzisz przecież, że ona jest tylko człowiekiem. Ten moment zawahania z ich strony wystarczył Ciri. Zniknęła im z oczu. Chwilę później była już przy drzwiach. Patrzyła na ścianę walca. Zbudowana ona była z różnokolorowej siatki, takiej samej jak jej tatuaż. Kolory zdawały się płynąć po niej, przemieszczając się w górę i w dół. Dotknęła ją zakrwawioną ręką, na której płonął tatuaż. W miejscu zetknięcia się jej dłoni z siatką pojawiła się czerwona plama, która natychmiast zamieniła się w szeroką na 9 cali smugę, a następnie w płomienno-karmazynowy pas, mknący wysoko do góry. Linia róży. Szarałet. Szepnęła i weszła do środka, słysząc za sobą dziki ryk pogoni. Wewnątrz uderzył ją oślepiający blask i strumienia powietrza podnoszące jej włosy i elementy ubrania. Moda? Jestem. Zostawiłam drzwi otwarte. Chcę, żeby oni tutaj weszli. Jesteś tego pewna? Tak, inaczej Rota i Harakłak znajdą się w niebezpieczeństwie. Muszę ich odciągnąć. Oni nie mogą dostać się. Zatrzymam ich. Zrobię to. Zaufaj mi. Ufam tobie, jaskółko. Ale spróbuję też i pomóc. Leć. Dziękuję. Dziękuję za wszystko. Żegnaj, Modo. Żegnaj, moja droga.
Ciri schowała miecz do pochwy znajdującej się na plecach i podniosła ku górze świecące mlecznym blaskiem oczy. Patrząc na niekończący się, oblany jaskrawym światłem tunel, wyciągnęła ręce wzdłuż tułowia i rozłożonymi palcami obu dłoni zaczęła łapać strumienie pędzącego powietrza. Grając na nich jak na niewidzialnym instrumencie, uniosła się lekko w górę, a następnie delikatnie opadając w dół, starała się złapać równowagę. Nagle zatrzymała się w powietrzu, a jej palce przestały wystukiwać niesłyszalną melodię. I wtedy wpadli do środka Veryl i Tyrill. Gdy tylko ją ujrzeli, wznieśli obaj miecze i zaatakowali. Nie zdążyli. Ciri wystrzeliła w górę jak wypuszczona z łuku strzała, lecąc przecinała strugi powietrza, prując aerofale, wznosiła się coraz wyżej i wyżej. Pęd powietrza opływał ją, spadając potokami na dół na ścigających ją afarów. Ci, zalewani powietrzną kaskadą, zwalniali, umykali na boki, to ponownie wzbijali się, wznawiając pościg, czując się jednocześnie jakby płynęli w gęstej, przezroczystej smole. Ciri zatrzymała się. Spojrzała w dół. Byli daleko. Dwa małe czarne punkty, nie większe niż owady. Wzięła głęboki oddech i zanurkowała. Zobaczyli jej świecące oczy dopiero gdy znalazła się tuż nad ich głowami. Opłynęła Tyrilla, chwyciła oba rogi jego łopoczącego paludamentum, skręciła je i pociągnęła silnie za płaszcz. Afar ku wielkiemu swojemu zdziwieniu wzbił się do góry, przekoziołkował, uderzając w siatkę tunelu. Nie zatrzymał się jednak na niej, ta nie stawiając żadnego oporu, wyrzuciła go na zewnątrz w otchłań znajdującą się między światami. Veryl rzucił się na nią z mieczem i płonącym ogniem w lewej ręce. Ciri, unikając cięcia, zrobiła nagły zwrot i obracając się, dotknęła rękoma jego pleców. Z jej dłoni wystrzelił strumień żarzącego się bielą światła. Afar, rażony, poleciał w stronę ściany tunelu, zatrzymując się tuż przed nią. Rycząc z bólu i wściekłości, obrócił się tylko po to, by zobaczyć nadlatujące nogi uderzające go w pierś podeszwami butów. Runął do tyłu i zniknął za siatką. Ciri długo patrzyła na kolorową ścianę tunelu. W tej głębinie ciszy otaczającej ją teraz poczuła rozprzestrzeniającą się myśl, która opływała ją smutkiem wyrażanych słów. Po raz pierwszy usłyszała wypowiadaną w głębi czyjegoś serca tonącą we łzach rozpaczy modlitwę. Błagalną prośbę o pomoc, której nikt nie wysłuchał. Żaden Bóg. Pragnę nieskazitelnie pięknej duszy. Mądrej, inteligentnej. Ciepłej, takiej, która nie znałaby potwora. Bardziej od potwora nienawidzę jeszcze tego, co potwór powoduje. Potwór plus strach równa się samotność. Mam rodzinę, której obecność w większości wypadków usypia potwora. On jednak czuwa. Pragnę, aby potwór raz na zawsze został wypędzony z moich myśli. Pragnę swobody i poczucia szczęścia. Poczucia, że jestem normalna. Pragnę nigdy o potworze nie myśleć. Pragnę o nim zapomnieć. Pragnę, aby dłużej już nie niszczył mi życia. Pragnę, aby ktoś to zrozumiał. Tu i teraz. Rozumiem i obiecuję, że już nigdy więcej. Szepnęła Ciri, po czym uniosła się i pomknęła do góry, ku powierzchni wód opływających białe plaże i klify Empireum.